Cześć, witajcie, tutaj Suert, no i gramy sobie dalej. W Days Gone, moi drodzy, szybki rzut oka na mapę i widzicie, jesteśmy na zachód od obozów Hot Springs. Tutaj są tereny badań Niro. Jedne były tutaj w takiej jaskini, gdzie była horda, ale to w którymś tam z moich odcinków horda nad Patience Lake. Chyba coś takiego sobie zobaczycie. Zaczniemy od tego punktu tutaj. No tu, żeby się dostać, to muszę mieć nitro. Tam jest taka przepaść. O, widzę, że jeszcze misiek się tu zbliżył, więc ruszamy. No. I się udało. Motor do naprawy. Ale byśmy przeskoczyli to najważniejsze. Teraz trzeba się tam dostać do góry. Wydaje mi się, że tutaj będzie jakieś przejście. Okej. Wyciągniemy jakiegoś gnata w razie czego. Oho, zero amunicji, mogłem sobie kurczę naładować. Ale tutaj nikogo nie ma, widzę czysty teren. Jest wszystko, co nas interesuje najbardziej. No. Złom, technologia. Tutaj też widzę, jest złom. No, tu powinien być też rejestrator. No i widzę, że na pewno jest iniektor Niro. Nie widzę tylko rejestratora. Jest rejestrator. No, w takich miejscach zawsze musi być rejestrator. Posłuchajmy. W końcu powie, co wy tutaj wyprawialiście. No więc, doktorze, wie pan, co było w Rebel Rock? Chłopie, nie interesuj się. Poza tym najprzesz protokół, gadając o tym przy mnie. O cholera, przepraszam. Przepraszać to będziesz dowództwo. Bez takich, doktorze. Muszę zapytać. To prawda? Żołnierzu. No proszę. Zapytaj mnie o coś innego. A, dobra, kumam. Hej, dzisiaj biomat korzystny? Tak, chyba korzystny. Jezu, kurwa Chryste, to jakieś jaja są. Nie? Więc lepiej się będzie spało? Jak już wiesz? Tak, pewnie. Rebel Rock, no wiem gdzie to. Na zachód od Hot Springs i na południe od Patience Lakes. Patience Lakes, właśnie. No, i jesteśmy tutaj, w tym miejscu, bierzemy iniektorek. Ciekawe, czy jeszcze działa. To, co tygryski lubią najbardziej. Wybiorę sobie tym razem skupienie. To załatwi sprawę. Mamy skupienie. Jeszcze zapomniałem, w poprzednim odcinku zdobyliśmy punkt umiejętności. Warto go sobie wydać. Spójrzmy, na co możemy taki punkt przeznaczyć. Bycza szarża, niekoniecznie. Przewroty zużywają mniej kondycji, może być ok. Możliwość ogłuszenia słabszych przeciwników przez trafienie ich kamieniem. Ale chyba wezmę to. Znacznie zwiększa obrażenia zadawane za pomocą stworzonej i znalezionej broni białej. I to sobie kupimy. Wymiatacz. No i ok. Zadajesz więcej obrażeń bronią białą z wyłączeniem noża do buta. W połączeniu z mocnym przyłożeniem zadajesz nadzwyczajne obrażenia. To już to mocne przyłożenie mamy. No teraz czas odzyskać nasz motor. Tu raczej nie będę skakał. Szkoda zdrowia. W sumie tak się muszę podleczyć. Wrócimy tą samą drogą. Aja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 j
paliwo. Właśnie. Teraz czeka nas trochę dalsza podróż. Z tego, co mam poodsłaniane na mapie, no to zostało nam zadanie fabularne. Mam nadzieję, że nie spotkam tutaj tego kurczę niedźwiedzia. Gdzieś tam łaził, jest nasz motocykl. Okej. Trzeba go podnieść. I teraz tak, najpierw go zatankujemy. Później będziemy go reperować, jeżeli nam w ogóle złomu wystarczy. No dalej, dalej. Czemu nie wlewasz? 56% ma i tak. Dobra, naprawimy go. Zobaczmy, co da się zrobić. Super. No i teraz benzynka. No to jazda. Dobra. I mamy wszystko.
Dobra. Więc słuchajcie, musimy się udać do Eli. Misja jedynym, jakiego ma. Szybka podróż. Zastał nas tutaj mrok, ale na szczęście jesteśmy już w zasadzie w obozie. Ej, otwieraj! On jest spoko. No, trzeba będzie zatankować ewidentnie, już nie ma paliwa. Tu w ogóle wszystko pouzupełniam w tym miejscu. Dobra, zaczniemy od naszego motocykla. Tylko czegoś szukam. Tankowanie. Mamy tej kasy trochę. Na razie nie, na razie wygląd szkoda pieniędzy. Szybko jeszcze muszę te wszystkie rzeczy tutaj porobić, sprzedać trofki. Jak życie? Tu zawsze kaska. Nie mam więcej. Dobra, i tutaj mamy handlarza, uzupełnię sobie całą amunicję. Jak tam leci? Nie broń. Tylko tak, amunicja. Mamy jeszcze oczywiście w torbie amunicję, ale po co, jak widać właśnie brak miejsca na amunicję w sakwie. Tłumik. Cyk. Tu pełne, tutaj nie można. O, u niego można kupować granaty, ale to też poziom wyżej. Jeszcze jedna może rzecz. Szafa. Broń specjalna. No w tej chwili na wyposażeniu mamy kuszę. Kurczę, szkoda mi tej kuszy. Zwłaszcza, że to, kurczę, klasa wojskowa. Tutaj mamy też strzelbę Buzera, no ale ja lubię ten MWS. Strzelba Buzera, sami widzicie, jaka celność, jaka szybko strzelność, obrażenia większe, ale też nie o wiele. W obozie Żelaznego Majka, właśnie tu, gdzie jesteśmy, tu są świetne pukawki, no tylko musimy odblokować kolejne poziomy zaufania. Kaskę mamy. Dobra, tutaj się musimy spotkać z Eddie. Hej, Deacon, masz chwilę? Jak William, dawno go nie widziałam. Jak się ma Buzer? Tak samo jak my wszyscy, próbuję przetrwać. No, to idzie mu lepiej niż nam. Tak. Słuchaj, musisz mieć go na oku. Nie rozumiem. Wiesz, brak ręki to poważna sprawa, musi zmienić swoje życie. Co to było za życie, Ali? Serio? Jesteś przyjacielem. Jedynym, jakiego ma. Co racja, to racja. Misja krótka, chyba że teraz będziemy rozmawiać z Buzerem. No właśnie. Aj, tu już blisko jesteśmy. Tam naprawdę fajne pukaweczki będą. Przeżycie to nie życie, 6%. Buzer nie umrze, teraz muszę znaleźć mu powód, żeby żyć. No. Sprowadziliśmy mu motor. Ale to wszystko. Mam coś do zrobienia, o proszę. Pojawiła nam się misja na farmie Żelaznego Majka. Szybka podróż, jak najbardziej. Nie będę tu tak stał. Powiedział, co wiedział. Gdzieś niedaleko stąd jest stacja benzynowa. Dobra, ale zobaczmy, o co. Come on. Robi nam się dzień. Czyli misja za dnia. Chyba wolę mimo wszystko w dzień się tutaj poruszać. Odwiedź Buzera na farmie za dnia, no właśnie. Bo Buzer miał tutaj pracować, no i widać, że pracuje z jedną ręką, ale jakoś sobie radzi. Hej, Buzer, jak robota? Wybacz, ale nie mam czasu na pierdolenie. Dobra, tylko się nie przepracuj. Ja pierdzielę, ale długie te misje, niech to szlak. No i kolejna teraz tutaj. Ja pierniczę, patrzcie, dolatamy w kółko. No ale co zrobić? Szybka podróż jest pomocna jednak. Połowę karnistra nam to zużyło. Tak będzie trzeba zatankować ten motor. Jakiś miesiąc przed tym całym zamieszaniem napisałem w swoim biuletynie pożegnanie z wolnością.
żeby robić roczne zapasy żywności i wody. Powiedziałem, że cokolwiek nas czeka, ledwie 9 posiłków dzieli nas od anarchii. Myślałem, że jeśli kilka osób będzie przygotowanych, tych, którzy mnie posłuchają, to może przetrwamy, kiedy wszystko wreszcie runie nam na głowy. Ale nie posłuchało mnie ich tyle, na ile liczyłem. A teraz kończą się zapasy i ludzie zaczynają głodować. Pamiętacie bajkę o mrówce i koniku polnym? My, mrówki, które przygotowały się na spodziewaną katastrofę, nie mieliśmy serca, żeby pozwolić umrzeć wam, konikom polnym, tańczącym, kiedy świeciło słońce i nie przejmującym się nieszczęściami, które miała przynieść przyszłość. A teraz wszystkim nam przyjdzie za to zapłacić. Czy umrzemy z głodu? Nie wiem. W wodzie zaczyna brakować ryb. Zwierzyny jest coraz mniej. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem kozła czy łanie. Ale jedno wam powiem. Nie zwrócimy się przeciwko sobie. Co to, to nie. Tu Mark Copeland z radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. No, i posłuchaliśmy sobie. Z tego, co mi wiadomo, koniki polne uzbroiły się po zęby, przeprowadziły atak, powybijały te cholerne mrówki i wszystko pozabierały. No więc, jeśli chcesz posługiwać się przypowieściami, to wybierz odpowiednie. Dobra, posłuchaliśmy Radia Wolny Oregon, a teraz czas na misję. Okej. To najlepsze miejsce, o tam. Nie jestem pewien, Mike. Traciliśmy już tam ludzi. Traciliśmy kogo? Kiedy? Kilka tygodni temu. Torres i Evans. Szukali zapasów. Mówiłem ci, że oni... Nie, do cholery! Nic nie mówiłeś! Ale mówiłem! Poszliśmy po nich, a wejście było zawalone. Motory stały na zewnątrz, a wokół pełno świrusów. Pamiętasz? Nawet nie wiem, czy weszli do środka. Co się dzieje? Właśnie... Przeglądamy dokumenty, to jest Sherman's Camp. Mm-hmm. Jest kopalnia, która miała się rozbudować. Jasne, pewnie trzymali tam ładunki wybuchowe. Tak. Tyle, że Skizo mówi mi teraz, że mogliśmy stracić w środku dwóch ludzi. Hej, nic takiego nie mówiłem. Dobra, słuchaj. Daj mi tę mapę, a ja zdobędę ładunki, a potem poszukam naszych ludzi w środku. Hej, a to biorę. Może ty mi ufasz, Mike, ale ja nie. Powiedz. Ile teraz Tucker płaci za skrzynkę dynamitu, co? Poczekaj chwilkę, dobra? To jego robota. Naprawdę? Czyli co? Poza tym, że narusza rozejm z wieczystymi, miga się od pracy, całymi dniami przesiaduje z Ryki, co jeszcze robię? A ty co robisz? He? Siedzisz na dupie, kiedy wszyscy pracują. Chronię ten obóz. Przed maruderami, złodziejami, włóczęgami. Kurwa, przestańcie już. Dosyć tego! Hej! Nie ufasz mu? To z nim pojedziesz. Ale pamiętajcie, i to obaj, pamiętajcie, jesteśmy częścią tego samego obozu. W porządku, niech będzie. Rano weźmiemy motocykle i pojedziemy. Teraz. Teraz. No. Teraz, w samym środku nocy. Jasne, na zewnątrz jest ciemno, czyli wewnątrz kopalni będzie mniej świrusów. A, no jasne. Od kiedy zacząłeś się migać od pracy, latasz za śmigłowcami, jesteś pieprzonym ekspertem od świrusów. Nie trzeba być jebanym ekspertem, żeby wiedzieć, że świrusy wychodzą. Dobra, na... spokój, wystarczy już tego! Okej. Okej. Chcesz jechać teraz? Pojedziemy teraz. Ale to zachowam. Jezu Chryste. Ej, słuchaj, chłopak ma swoje problemy, jak my wszyscy tutaj. Ale robi swoje. Powiedz to Torresowi i Evansowi. Dick, no to jedziemy ze Skizo. Chciałem się upewnić, że nie przydarzy mu się żaden wypadek w tej kopalni. Jezu, Mike, za kogo ty mnie masz? Wciąż nie jestem tego pewien. Do zobaczenia po powrocie. Kurwa mać. Jest już nasz motor, jest Skizo. Jedziemy. Skizo pewnie prowadzi. Pieprzony ekspert od świrusów ścika się ze Skizem do kopalni Farciarz. Będę tam na ciebie czekał. Nie zostawaj w tyle! No, już zostałem. Wymuszone. Ten mój motor, nie wiem, on nie jest chyba aż taki szybki. Jesteś tam? Tu obóz
Lost Lake. Odbiór. Tak, Ricky. Co tam? Wpadłam się z tobą zobaczyć, ale oczywiście cię nie było. Skizo i ja robimy kurs dla Żelaznego Majka. Wrócimy rano. A co tam? Chciałam tylko spytać, kiedy możemy naprawić ten transformator. Wciąż chodzi za tobą ten gorący prysznic? Coś w tym stylu. Wrócimy rano. Wtedy pogadamy. Bez odbioru. Kurde, kawał drogi. Skizo już daleko z przodu. Wszystkie takie ścigałki motorowe czy niemotorowe to jednak nie dla mnie. Czy samochodowe. Myślałem, że będziesz już na mnie czekał. Coś mnie zatrzymało. Czyli to był sprzęt ludzi Majka? Moich ludzi. Ale tak. Torres i Evans. Nie byli włóczęgami, ale parę razy byli w syfie. Myślałem, że ogarną temat. No to się przeliczyłeś. Już rozebrali je na części. Wszędzie są ci cholerni zbieracze. Skizo, czemu nie zabraliście ich rzeczy do obozu, kiedy po raz pierwszy ich szukaliście? Bo było za dużo świrusów. Temu. Jak ci? No, słychać ich. Tylko znacznie więcej. Idziemy. Są i świrki. Mike powiedział, że materiały wybuchowe są w skrzyniach. Gdzieś w biurze powinien być zapasowy zestaw kluczy. Drażki nie mamy. Boże, nienawidzę tych kurtupli. Wreszcie w czym się zgadzamy. Dobra, musimy tu wejść, tak? Zamknięte. Bez rady wyważyć? Nie, coś blokuje je od środka. Drażki? Pojęcia nie mam. Muszę znaleźć inne wejście. Na pewno jest tu inne przejście. Chyba dam radę podsadzić cię na dach. To będzie zabawa strażkami. Dobra. Na górę! Dobra. Jeden cios i leżą. Chociaż tyle, ale jest ich więcej. Tam nie wskoczę, muszę wejść tędy. Dobra, i tak się muszę zająć chyba tymi traszkami. Zaraz zobaczymy, tutaj jest jakieś przejście na dach? Niekoniecznie. Ale z tej strony nie mam szans tam wejść, żadnych. Dobra. Trudno. Coś może przeoczyłem, cholera? Jakoś chyba niekoniecznie. Dobra, zejdźmy na dół. Zobaczymy, co tutaj mamy. Pewno się przyda. Dobra, to zebrane. Piła tarczowa na bank się przyda. Co tu jeszcze jest? Aj, nie chciałem. Tutaj coś leżało, no właśnie. Apteczka. Puszka i środek sterylizujący. Wszystko jest zebrane. Nie mogę ani z jednej strony tego otworzyć, ani z drugiej. Kurde, tu chyba wszystko. Jest tych traszek trochę. No cholera, jak ja mam się tam dostać na górę? Może po prostu je muszę... O, właśnie. Aż to małpa, no. Cztery zabite. Pięć. Sześć. Siedem. Jeszcze jedna. To chyba wszystkie. W porządku? Tak. Dzięki, że pytasz. No okej, teraz muszę zdobyć klucze. Czyli klucze są pewnie gdzieś tutaj, tylko były nieaktywne, dopóki dachu straszek nie oczyszczę. Albo nie otworzę tego. Są.
Skizo! Załatwione. Dobra. Mamy klucze, otwieramy. Zaraz, kurwa, nie wziąłeś latarki? Wziąłem, ale padły baterie. Nie otworzy się. Strasznie trudno znaleźć to gówno. W każdym razie działające. Flary. Flary? Do jasnej cholery, Skizo. Skizo! Znalazłem skrzynkę flar. Tak, tak, spróbuj wyważyć drzwi. Wtedy wejdę i je zgarnę. Spróbuj wyważyć drzwi. No to dalej. Tutaj są flary. Dobra. Daj mi klucze. Znaczy takie klucze? Tak, odejdź. Hej, hej, hej. Mam taki pomysł. Może poprowadzisz nas do skrzynek, a ja wtedy je otworzę. Masz z tym jakiś problem? Żadnego. Tylko ich nie zgub. Tak. Dobra? Będę to miał na uwadze. Mamie, to co, wchodzimy? Jestem za tobą. No, tutaj misja zapowiada się na dłuższą i ciekawszą. Lepiej mieć spluwę w pogotowiu. Jest amunicja, ale ja mam pełno amunicji. Widzisz, tak jak mówiłem. Wygląda na to, że damy radę się tędy przecisnąć. Pomóż mi. No to dalej. Przeszukaj kopalnię ze Skizem. Pchaj! Przecież pcham! Dobra, zaklinuj to pod tym głazem. Udało się. Zrobione. Elegancko. Myślisz, że da radę? Powinno. To w mordę do takiej kopalni w nocy. Pamiętaj, nie wyciągaj broni. Wydawało mi się, że miało być czysto. Nic takiego nie mówiłem. Ale serio, jeśli są tu jakieś świrusy, jeden strzał ściągnie nam je wszystkie na głowę. No przecież słyszę. Kantówka, to mi nie jest potrzebne. Patrzę od razu, czy coś tu jest do zgarnięcia. Ale niekoniecznie. Nie mogę nawet biec. Czyli musimy iść powoli. No miejscówa naprawdę niezła. Potrzebuję ich. Jest klimacik. Teraz jak w horrorku. O, to będzie kawał drogi. Pierwszy teren rozbudowy jest tuż za głównym szybem. Chodź, tędy. Jestem za tobą. A, w mordę. Tędy nie przyjdzie. Mimo wszystko i tak wolę latarkę. Jest jakiś inny tunel? Tu. Szyb wentylacyjny? Mapa pokazuje, że zaczęli kopać tutaj tunel łączący. Musiał być niestabilny, bo zabili go dechami. Gdzie? Ech, tam w bok. No właśnie, tak myślałem, że tędy. Tutaj? No. Tak. Zabili go dechami. Co robimy? Nie wygląda to zbyt stabilnie. Chyba już to mówiłem. Ja mam tylko to. Ty masz latarkę. Czyń honory. No, tak myślałem. Tyle się nałaziliśmy ze Skizo. Dlatego nigdy nie dokończyli rozbudowy. Bo wiesz, cały ten szajs wygląda tak, że jedna laska dynamitu wystarczyłaby, żeby nas tu pogrzebać. Nie wygląda to tak źle. On idzie za nami? Idzie. Okej. To się tutaj narobiło. Oho. O, w mordę. Nic nie jest. Żadnych złamanych kości. Jest. Blisko było. No. Tak, ale co teraz? Chodź. Tędy. Ale jaja.
Co ty? Dobra, idziemy. A jak myślisz? Rzucam flary. Po co? Przecież masz mapę. Bo to jebany labirynt. Muszę wiedzieć, które tunele sprawdziliśmy. Dalej jaja. To mi misja, no. Stąd w lewo. Wiecie co? Dobra. W razie czego tłumik przyłączymy sobie. Chodź. Co? To twoi ludzie? Tak. Zawsze jak widziałem Teresa, nosił tę samą kamizelkę. Mówiłem mu, ten pomarańcz cię kiedyś zabije, brachu. Tutaj nie miało to znaczenia. Jego kumpel stracił rękę, wykrwawił się. A Torres miał co jeść. Zrobiłeś to kiedyś? Pewnych granic jeszcze nie przekroczyłem. No, ja też. Cofnij się. Nie zostawię ich świrusom. Wypierdalamy stąd. No. Coraz weselej się tutaj robi. To mogę coś chyba wziąć z nich. Znów ma drop. Aha. Może coś odkryjemy. Chyba nic więcej nie odkryjemy. To wszystko. Jeszcze na moment wejdę tutaj. Nie, tam nic nie ma. Dobra, strzelił se w głowę, no wiadomo czemu. Chodź, przeciśniemy się tędy. Idę za tobą. Trochę tu ciasno. Dasz radę? A kto przez cały dzień no ba. W obozie? Bardzo śmieszne. Chodź. Okej, pierwszy teren rozbudowy powinien być za rogiem. O ile dobrze czytasz mapę. Weź nie pierdol. Jesus Christ. Tam nie wiem, czy przejdziemy. Jezu. Wersja 1.08 gotowa do zainstalowania. To niech się instaluje. Dobra, idziemy za Skizo na razie. Nie chcę tu błądzić samemu. Oby nas dobrze prowadził. Widzisz? Masz jeszcze te klucze? Tak, tutaj. No to chyba się udało. Dupa. Nic tu nie ma. Cholera. O, wybacz, nie uwierzyłeś mi? Pewnie, uwierzyłem. Chodź, może złożyli je w jednym miejscu. Sprawdzimy. Ale jaja. Tędy. No, trochę tu połazimy, zabry, widzę. Trzeba się upewnić, że niczego nie przegapiliśmy. Fucking shit. Szkoda, że nie mogę tu podbiec. Takie wolne łażenie trochę mnie denerwuje. Ale okej. Okay. Skizo, czekaj, czekaj. Coś jest nie tak. Co? O czym ty gadasz? Bo wiesz, nie tędy tu weszliśmy. Co? Myślisz, że te flary wstały sobie i się przemieściły? Może coś mi się pomyliło. Ale jaja, no. Zaraz, czekaj chwilę. Cholera, to główny tunel. Co? To jest... to główny tunel! Widzisz te tory? Nie szliśmy wzdłuż torów, kiedy tu wchodziliśmy. Co jest, Grant? To przecież moje flary. Jaki cudem... No, to niezłe jaja. To rzeczywiście jest coś mocno nie tak. No, ktoś leci z nami w chuja. Chodź, tędy. Zaraz, zaraz. Poczekaj.
No, ktoś tu nas naprawdę robi w bambuko. Na razie nie mogę wyciągnąć broni, ale... Pokaż się! Lizo, weź to lepiej odłóż. O czym ty mówisz? O czym ja mówię? Mówię, że jeden strzał. Jeden. Wystarczy, żeby ściągnąć tam na głowę wszystkie świrusy, które siedzą w tych tunelach. Podobno tunele będą puste o tej porze nocy. Kurwa, czekaj! Nie mogę wycelować! Ta cholera! Kurwa, zabrał nam klucze! Ja pierdzielę! Gdzie ty idziesz? Ma klucze! Musimy go złapać! Czekaj! Wracam! Cholera, skizo! Ucieka nam! A teraz przynajmniej mogę biec. Czekajcie, tu jest chyba trop. Kurde, blade, pogubiłem się już. Dobra, mamy trop tego szczuna. Wracaj tu! No już, gówniarz, dawaj mi jebane klucze! Gdzie się wziął? Czy coś tu nie przegapiłem? Na razie nie. Uwaga. Oż to menda! O Jezu. No i co teraz? Klucze. Wróć do skiza. Oho, ho. Co on sobie kurwa myśli? No nieźle, skizo, dałeś. Gdzie on jest? Skizo! Jeden cios teraz, kurczę, i wystarczy. Gdzie one są? Piła tarczowa. Przestań strzelać, baranie. Ale akcja, ja pierniczę. Jezus Maria, ile ich jest tu? Gdzie jest ten durny skizo? Jego trzeba by było załatwić. Chyba już wszystkie. To tyle, jeśli chodzi o puste tunele. Mówiłem ci, co będzie, jak tylko zaczniesz strzelać. A co niby miałem robić? Rzucać w nie kamieniami? Przede wszystkim to powinieneś słuchać mnie, kurwa, następnym razem! Spróbuj tego. Jak se chcesz. Nie ma za co. Za co? Uratowałem ci dupę. Jakbyś nie uciekł, nie musiałbyś jej ratować. Jesteś gotowy, żeby to skończyć? Tak. Gotowy. Tędy. Oj, skizo, skizo. Więc, a ty mówisz, że twojemu kumplowi ktoś... Naprawmy to. To byli wieczyści, prawda? Do czegoś zmierzasz? Zbierajmy. Bo widzisz, był u nas Włóczęga. Chodzą słuchy, że wieczyści szukają dwóch gości, mongrelsów. Coś kojarzysz? Jak sam widzisz, wciąż noszę nasze barwy. Nie ukrywamy się, skizo. Jeśli Carlos... chce dorwać Buzera, znajdzie go bez problemu, ale najpierw będzie miał do czynienia ze mną. Kurde, ta rypana traszka nam poprzestawiała te flary. Ale dobra, miejmy nadzieję, że teraz będzie wszystko okej. Okay. Skizo może będzie też bardziej opanowany. O kurde, tam jest jakaś dziura. Ale nią nie idziemy. Skizo, powiedz coś. Coś tak zamilkł. A
Co im zrobiliście? To musiało być na długo przed złamaniem rozejmu. Na długo przed? Wiesz co? Nie wiem i gówno mnie to obchodzi. Czy zabiłem swego czasu kilku wieczystych? A żebyś wiedział, ale po tym, co zrobili Buzerowi, zajebie tych popieprzonych skurwysynów. No, tylko uważaj, bo Carlos jest najgorszy. Lepiej mu nie podpadać, brachu. Przecież mówię, że mam to gdzieś. Nie jestem twoim brachem. Pamiętasz, co powiedziałem Mike'owi? Pierdolę Carlosa. Hej, po prostu dbam o ciebie. Teraz jesteś jednym z nas, nie? Ach, a, prawda. Nie martw się o mnie i o Buzera. Sami umiemy o siebie zadbać. Dobra, teraz można drzwi otworzyć. Musieli skończyć gadać. Źle. Nasz staruszek będzie szczęśliwy. Ciężkie królestwo. O czym ty znowu gadasz? Znasz staruszka. Tak samo jak ja. Ja to zrobię. Daj mi. Dzięki. On myśli, że rozejm z wieczystymi zapewni nam bezpieczeństwo. Ale wiesz co? Oni mają w dupie ten rozejm. Nie sprzedali nas jeszcze tylko dlatego, że cały czas są zajęci na północy walką z Copelandem i Hot Springs. Tak, wiem. Byłem tam. No to wiesz, o czym gadam. Wieczyści nadchodzą. A żelazny Mike po prostu na to pozwoli. Pozwoli tym łysym fanatykom sprzątnąć nas jak jakiś cholerny czerwony przypływ. Skizo, nie wiesz tego. Nie wiem. Dawaj. Jezu, nie myślałem, że ucieszy mnie widok słońca. Kurde, no i znowu się zgadzamy, Skizo. To już drugi raz dzisiaj. Chwila, czekaj, czekaj. O, w mordę. Jak nie świry, to łupieżcy. Tak, chodźmy. No to zrobimy tak, że tłumik sobie ściągniemy, bo to szkoda go. W porządku. Rozdzielmy się. Otoczymy ich. Dobra, tylko uważaj. Spoko, o mnie się nie martw. To tylko małe nieporozumienie. Dobra, się nie ma chyba co tutaj bawić z nimi. Jasne, cholera! Ej, no i co? Podoba się? Leży! O, śmiało, jest z górą! No dalej, dalej, dalej. Ach. Hej, siostro. Pięknie, w główkę. Chyba tyle mam do powiedzenia. Ach, tego tam słabo widzę. Nie, nie, nie. Tu mi jakaś gada, właśnie. Widzę! Jezu, czemu on mi zamienił tą broń? Ja pierniczę, jak ja teraz wymiatam po tej umiejętności. No. To sobie zbiorę. Chodź. Tu coś chyba jeszcze jest. Z dynamitem. To musiały być te same dupki, które rozebrały motocykle. Przejeżdżali, zobaczyli nasze, myśleli, że pójdzie łatwo. A, to się pewnie tak. Wiesz, niechętnie to mówię, ale w zasadzie dobra nas jest ekipa, ty i ja. Więc tego nie mów. No. Hej, muszę ci coś powiedzieć. Kiedy przyjechaliście do obozu, a żelazny Mike przywitał was z otwartymi kurwa rękami, myślałem, że to kolejny znak, że staruszek wariuje, że robi się miękki. Dobra, do rzeczy, Skizo. Chodzi o to, że my dwaj rozumiemy się. Teraz to wiem. A ty wiesz tak samo jak ja, że jeśli Mike się nie obudzi, to obóz nie przetrwa nawet pół roku. Wciąż czekam, aż przejdziesz do sedna. Słuchaj, wiem, że byłem wobec ciebie nie fair. Obaj to wiemy. Ale ludzie wiedzą, co zrobiłeś. Dla kumpla. Ile zrobiłeś dla naszego obozu. Szykują się zmiany, bracie.
jak żelazny Mike przejdzie na emeryturę, to ja i ty możemy razem przejąć dowodzenie. Ty i ja? Dowodzić obozem? To o tym chciałeś za mną. Hej, wysłuchaj mnie do diabła, daj mi chociaż chwilę. Mam w radzie obozu wielu przyjaciół i oni się zgadzają, że staruszek powinien odejść. To akurat gówno prawda, bo Ricky nigdy ona by się jest tak samo miękka jak staruszek. A Mike ci ufa! To akurat jego błąd. Jeden z wielu. A ja go nie popełnię. Słuchaj, wszyscy staramy się przetrwać z Kizo. Rozumiem to. Ale pewnych granic się nie przekracza, pamiętasz? Zdrada najbliższego przyjaciela to jedna z nich. Lepiej, żeby zszedł staruszek, niż cały nasz obóz. Pomyśl o tym. No, słabo Skizo. Misja wykonana to akurat jego błąd. To jakby był ciąg tych wszystkich misji, które doprowadziły nas aż tutaj. Ajajajaja, już naprawdę niewiele brakuje. Albo to się tak wydaje, że niewiele. Zarobić na chleb 88%, elegancko. Chciałeś się zapić na śmierć, to kolejna misja fabularna, ale one... Ją sobie zrobimy. W następnym odcinku. Przemyślę to. Jezu, dlaczego żelazny Mike zaufał komuś takiemu? I dlaczego mianował go szefem ochrony? No, żeby ciebie teraz nie wrobił. On pierwszy pojechał do obozu. Dobra, moi mili. W tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.